To w sumie się Pani składa, bo to, co mam do powiedzenia, to jest bardzo na temat. Dzisiaj nasza Abigail skończyła roczek. Bardzo się z tego powodu cieszymy. W ogóle to, że ona pojawiła się w świecie, to tylko Bóg. Się stało tak naprawdę tutaj w kościele. To jest takie dziecko, które urodziło się tutaj w kościele. Od samego początku, kiedy położyli na mnie ręce i modlili się, już nie pamiętam o co, nieważne. Ważne jest to, że puściły jakieś więzy, puściły jakieś przekleństwa i Lili pojawiła się na świat. Nasze małżeństwo zostało podniesione. Wiecie co, jak byłam w ciąży, to już wtedy to jest niesamowicie błogosławiony czas. Ja uwierzyłam, że Jezus złamał przekleństwo Ewy. Że ja nie muszę się czuć źle, że ja nie muszę wymiotować, że nie muszę się źle czuć. I wiecie co, ja naprawdę w to uwierzyłam. I całą ciążę, ani razu nie wymiotowałam. Jeżeli przychodziły jakiekolwiek trudności, to ja dziękowałam Bogu, dziękowałam Jezusowi, że On złamał przekleństwo Ewy. Że ja jestem jakby wyjęta spod jakiegokolwiek przekleństwa. Cieszę się, bo myślę sobie, że te mamy, które chodzą w ciąży, a nie znają Boga, nie znają Jezusa, pewnie się mocno zamartwiają o to, czy dziecko urodzi się zdrowe. Ja miałam taką ufność w Bogu, że ja nawet nie zrobiłam dodatkowych badań genetycznych, bo ja wiedziałam, że moje dziecko jest zdrowe. Ja po prostu zaufałam i wiedziałam, że to jest dziecko od Boga i będzie wszystko super. Więc nie potrzebowałam dodatkowych informacji. Moja ufność była w Nim. Przez właściwie 10 miesięcy z Lilią kompletnie nic nie było. Ona rozwijała się świetnie, wszystko było dobrze, nie było żadnych nawet jakichś, nie wiem, katarku czy czegoś takiego. W ogóle nie mieliśmy czegoś takiego. I wiecie, coraz się zdarzyła taka sytuacja i o tej właśnie chciałam Wam powiedzieć. To było całkiem niedawno, to było na początku tego roku. W ciągu dnia to się jakoś zbiegło z naszą wyprowadzką, więc było bardzo duże zamieszanie w ogóle. W ciągu dnia Lili miała taki stan podkrączkowy, takie 37,5. Oczywiście to dla dziecka to tutaj nie jest w ogóle nic złego, bo to jest normalna w sumie temperatura, więc to kompletnie to zignorowaliśmy. Pojawił się lekki kaszelek, to też ignorowaliśmy. Ale Marcin w nocy coś go natknęło i koło drugiej w nocy zmierzyli temperaturę, miała 39,5. W tym momencie ja natychmiast położyłam na nią ręce i zaczęłam się modlić. Podaliśmy jej jakiś tam lek na obniżenie temperatury, ale zaczęło się coś dziwnego dziać. Ona tak jakby miała wyładowanie elektryczne. Znaczy tak jakby się przestraszyła nagle, rączkami tak mocno wstygnęła. Ja zaczęłam mocno płakać. Wzięłam ją, przytuliłam, zaczęłam nosić na rękach. Chciałam ją uspokoić. Przez chwilę się uspokoiła, ale za chwilę było to kilka razy znowu takie jakby odruchy. W pewnym momencie Marcin wziął ją na ręce, zaczął nosić i mówi, coś się dzieje nie tak. Coś się dzieje nie tak. Straciliśmy z nią kontakt. Oczka poszły tak do góry. W ogóle nie było z nią kontaktu. Ciało zaczęło po prostu uciekać. Wiecie, jaka była moja wtedy postawa? Jak ja to zobaczyłam? Jezus, ja Ciebie wywyższam. Jezus, Ty jesteś Bogiem życia. Jezus, ja dziękuję Ci za nią. Jezus, to Ty mi ją dałeś. Jezus, ja dziękuję Ci za nią. Jezus, to Ty jesteś dawcą życia. Ja zaczęłam uwielbiać. Na cały regulator. Nieważne, że to była druga w nocy. Jezus, ja Ciebie wywyższam. Jezus, ja oddaję Tobie chwałę. Ja wywyższam Cię w tej sytuacji. Ja Ciebie postawiłam na tronie mojego życia, Ty jesteś jej Panem. Ja oddaję Tobie chwałę. Chodziłam przez cały czas. Przyszła taka myśl w pewnym momencie. A co będzie, jeśli ją stracisz? Czy nadal będziesz ją uwielbiać? I wiecie, jaka była moja natychmiastowa reakcja? Ja zawsze będę Cię uwielbiać. Ja nie mam na kogo spojrzeć gdzie. Ja nie mam nikogo innego. Ja zawsze będę Cię uwielbiać. Wiecie, co się wtedy działo? Ja nawet nie wiedziałam. Marcin już wybiegł na klatkę pod windy. Rzucił kurtki na ziemię, dlatego że ona straciła oddech. Ona przestała oddychać. wyjął jej język, żeby zrobić sztuczne oddychanie. Zrobił sztuczne oddychanie i wrócił oddech. I to było dokładnie w tym momencie, kiedy ta myśl przyszła do domu i moja odpowiedź była: ja zawsze będę Cię uwielbiać, bo Ty jesteś Bogiem życia. Ja chciałam Wam o tym powiedzieć już wtedy, ale wiecie co? Diabeł jest oczywiście, on tylko jest krętaczem i ciągle nas oszukuje. W momencie, kiedy ja napisałam Arturowi, że chce się podzielić całym świadectwem, jej temperatura wróciła. Nie przyjechaliśmy do kościoła. Okay. Podobno, znaczy oczywiście w szpitalu nam zrobili wszystkie dokładne badania i tak dalej, jakiegoś tam wirusa, który zawsze wywołuje zapalenie płuc dzieci, praktycznie w 90%. Poszliśmy do lekarza, już prywatnego, jak nas wypuścili ze szpitala. I oczywiście pani doktor natychmiast powiedziała: to jest zapalenie płuc, ostre zapalenie skrzeli, antybiotyk. A ja mówię: nie, ja nie zgadzam się na tą diagnozę. Nie podam antybiotyku. Obserwowaliśmy ją przez parę dni. Gorączka spadła. Bez antybiotyku. I wiecie co, ostatnio mi się przypomniało to i chciałam znowu pójść. Bo mówię: Marcin, ja chcę powiedzieć to świadectwo. I co się stało? Z powrotem gorączka. Przez tydzień miała jakąś biegunkę i gorączkowała. A ja na tym miejscu mówię: diabeł jest pokonany, a moją reakcją na cokolwiek, jakikolwiek atak będzie uwielbienie. Aż mu się znudzi nas atakować. Bo my zawsze będziemy uwielbiać. Amen. Amen. Amen.